Dziś w klubie będzie bang. Ej. Ej, ej! Co tu się dzieje? No. Ale to jest moja piwnica. Ale bang to był w zeszłym tygodniu. Ale nagrywam. Ale co nagrywam? Wypierdalaj mnie stąd. Dobra, Jezu. Ej! Jeszcze coś ci wypadło. Gumowe jebadło. Poszedł? Sąsiadów się nie wybiera. Lepsze jednak to niż Amstetten. Sponsorem programu są polscy drogowcy, których zima zaskakuje nawet w lutym. Tupu tup po śniegu, dzeń 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 na sankach, skrzypu skrzyp na mrozie, lepimy bałwanka. Wszyscy trąbią o tym, żeby nie jeść żółtego śniegu. A co z brązowym? Nie jedz brązowego śniegu! Za późno! Swoją drogą, przez to jak sypią po ulicach, przynoszę do domu więcej piasku niż kiedyś piruk. Sorry, to przez alkohol. Stop! Cydr to nie alkohol, to napój dla pedałów. Spedalaj! Skoro piję i prowadzę program, to mógłbym zostać idolem nastolatek, ponieważ ja też prowadzę po alkoholu. Trafię do celi z Justinem i zrobię wtedy wywiad z dupy. Dosłownie! A skoro już przy łamaniu prawa jesteśmy, na Ukrainie to się dopiero łamią. Muszę się stąd chyba przesunąć, proszę państwa, bo doszło do tego, że manifestujący zaczęli rzucać we mnie. Mam jednak rozwiązanie na ten problem. Wystarczy, że Berkut uzbroimy w takie pałki. Biedroń by się wtedy przykuł do Majdanu. W ogóle śmieszna sprawa z tą Ukrainą. Zaraz wyjdzie na to, że bokser zostanie premierem. A teraz sobie wyobraźcie nowy polski rząd. Premier? Andrzej Gołota. Hi, I'm Andrzej Golara, professional fighter. Prezydent? Artur Pińkowski. Czuję się jak koń, rozumiesz? Gotowy iść do boju. Minister kultury Artur Szpilka. Ja powiedziałem, że nienawidzę kurde pedałów. Dobra, lecę. Czy oni kurwa wszyscy muszą mieć imiona na A? Pierwsza ustawa? Pierdol. Chociaż szczerze mówiąc powiem wam, że chyba niewiele by się w Sejmie zmieniło. Niewiele też zmieniło się w zdupy. Ostatni odcinek obejrzało tyle osób. Mniej więcej tyle osób na świecie rozumie, co Gołota mówi. If you have not been counted in the 2010 census, not too late. Ja rozumiem. On mówi coś o braterstwie, przyjaźni i coś o... małych pieskach. Te osoby nie były nieme, a ich nieniemenizm możecie zobaczyć w czego? To ty jesteś ten spuk-puk, to my? Nie, to nie ja. To on, on i on. Dominik, chyba czuję twoją tyczkę. Ale co mam tutaj? Chłopaki tutaj są, ponieważ kręcimy nowy program. Yeah! Cześć, to ja, Biguna Ring Battle. A to jest nowy program Puk Puk. To kurwa my! Jasko! Gdzie jest kasa? Gdzie jest kurwa kasa? A teraz umyję sobie zęby i iść do leśka! Jedynka! Całkiem w pytkę seria, ale czy nie przeszkadza ci to żelastwo w buzi? Nie, nie przeszkadza. Tylko przy robieniu laski, jak wyrywam łoniaki kolegom. Kim jest Grześ ze ściany? Rozumiem, że chodzi o tego Grześ. Otóż Grześ był małym urwipołciem, dlatego musiałem go ukarać. Zresztą zobaczcie sami. Grzesiu! Obiad! Obiad, ty mała szmato! Razi w oczy. Nie będziesz już was grał po ścianach, gówniarzu! Masz karę! Nie będę. Co musi człowiekowi w głowie siedzieć, żeby takiego wideobloga założyć? Co? To prawda, że twój ulubiony film o Batmanie to Batman i Robin? Nie! Mój ulubiony film o Batmanie będzie dopiero wtedy, kiedy Batmana zagra Ben Affleck, a Robina Matt Damon. Matt Damon! Zresztą ciekawostka. Zobaczcie, jak wielu aktorów wygląda jak Matt Damon z Downem. Skoro już przy filmach jesteśmy, obejrzałem chyba wszystkie filmy, które są nominowane do tegorocznych Oscarów. No i niestety z żalem muszę stwierdzić, Leo, w tym roku znowu nic. No ale jak tu wygrać z chorym na AIDS 40-kilogramowym homofobicznym kowbojem?
Nie z nią, z nim! Nie ma szans. Chyba jednak trochę za bardzo się podnieciłem tym tematem. Ale jak wiadomo, filmy nie są ważne, najważniejsze są reklamy z dupy! Jakiś czas temu trafiłem na pewną reklamę. Byłem przekonany, że się przesłyszałem, ale nie kurwa, nie przesłyszałem się. Coraz więcej osób zamiast dzień dobry lub dziękuję mówi... Dzień dafi. Dzień dafi. A, dzień dafi. Proszę, dafi. Dafi, bardzo. Panie profesorze, co jest źródłem takich zachowań? Filtry dafi dają tak smaczną i zdrową wodę jak ze źródła. Teraz każdy może mieć własne źródło. I nie ma kamienia w czajniku. Dafi, bardzo. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dafi, filtry do wody. Dzień dafi. Niech wam się wszystko dobrze w tym roku, dafi. O, dafi, bardzo. Zamknij mordę! Co ty zrobiłeś? Dafi mać. Dzień dafi. Dafi bardzo. Naprawdę, kurwa. Kraina zjebów. Ja podejrzewam, jak to było. Copywriter dostał zlecenie na napisanie hasła. No i tak sobie siedział w domu, wymyślił jedno hasło, dwa hasła i one były naprawdę zajebiste. Poszedł do swojego art directora, żeby zrobili jakąś wspólną prezentację. Mówili się z klientem, było spotkanie, klient posłuchał ich, pośmiał się z ich branżowych dowcipów, wysłuchał, co mają do powiedzenia. Po czym mówi tak. Nie no, panowie, to bardzo fajne, co mówicie, brawo, w ogóle super kreatywne pomysły, fajne, ale ja tak sobie wczoraj w domu siedziałem z żoną, ona mi podała sól, a ja mówię do niej, dafi bardzo. tak do niej powiedziałem normalnie. A potem ona mi powiedziała, bardzo dafi. I wtedy szwagier prawie się piwem udławił, tak się roześmiał. Więc zostaniemy przy tym. Szkoda, że się chujem nie udławił. Co? Nie, nic. Dafi bardzo pomysł. Tragedia. W ogóle, jak można grać w reklamach? Trzeba być niezłym zjebem. I co, nie zapłaci pan za to? Nie. I słusznie. Bo jednego pan dostaje gratis. Ma pan teraz dwa razy tyle. Od T-Mobile. Przed nami 25 godzin emocjonujących wrażeń. A co do reklamy Dafi, życzymy jej Kaddafi. Pamiętajcie jednak, że wszystko można uratować. Wystarczy do tego odpowiedni doping! Coraz więcej osób zamiast dzień dobry i dziękuję mówi... Dzień z dupy! Dzień z dupy. A, dzień z dupy. I wtedy tata przestał mnie dotykać. O, proszę, z dupy. Z dupy bardzo. Panie profesorze, co jest źródłem takich zachowań? Program z dupy. Aha. To jedyny na YouTube program, gdzie zobaczy pani, jak sobie wsadzam w dupę, bo na przykład taki czajnik. Przebij to, nie kryty krytyku. Dziękuję bardzo. Z dupy bardzo, panie profesorze. Kanał z dupy. Czajnik jest dla zmyłki. Jak zapewne zauważyliście, dzisiejszy odcinek, tak jak i tamten w poprzednim tygodniu, próbowałem rozpocząć piosenką Dziś w klubie będzie bang, ej! Dziś w klubie będzie bang. Dziś w klubie będzie bang. Ej! Dziś w klubie będzie bang. Ej! Dziś w klubie będzie bang. Z kibla słychać tylko jęk. Jakaś panna oświadcza się kolesiowi. Klęczy i pucuje berło królowi. Ten oto fenomenalny utwór zainspirował mnie do stworzenia zupełnie nowego działu. Sarkazm czy srakazm? O co chodzi? Chodzi o to, że co jakiś czas będę roztrząsał, czy ktoś sobie robi jaja, używa sarkazmu, ironii i robi ogólną hehehehe-szkową bekę, czy też po prostu jest zwykłym zjebem. Przykładowo, Eddie 800 i Lybex. Einer, Schweiner, Bulldog, odwrót! Kiedy Adela została wyeliminowana, w barze zapanowała totalna konsternacja! Sarkazm! Gracjan Rostocki. Kupa śmierdzi, bardzo śmierdzi, kupa śmierdzi cały czas. Sarkazm. Lech Roch Pawlak. Ce débat devine un électeur devant cette bande. Je l'ai pas pompé de tondé. Sarkazm. Człowiek widmo. Człowiek widmo to jest, człowiek widmo to jest niewidoczny i drapieżny. Sarkazm. Z dupy. Z dupy. Program nazywa się Z dupy. Tematy są z dupy. Ja jestem z dupy, moja fryzura jest z dupy, oświetlenie jest z dupy, kamera jest... Sarkazm. Ułan Bator. Cześć, tu Bilionerem Bator z Ułan Bator TV. Sarkazm. Hej, fuck you. To jest troszeczkę tak jak z Trypsonem. Ciężko stwierdzić, czy jest on piekielnie inteligentnym, pociągającym, charyzmatycznym i naprawdę przystojnym facetem, czy jest po prostu niedojebany. Naprawdę niektórzy tak uważają. Podobnie jest z Sową i Prezesem. A ty weź, srakostop, na wstrzymanie, gdy w klubie dopadnie cię sranie. No, obsrane gacie, dupeczki nie poderwiesz.
Najwyżej w pizdę od ochrony oberwiesz. Przeanalizujmy. Czy chłopak ironizuje i próbuje zebrać publiczność Johna Lajoua? Women are stupid and I don't respect them. That's right, I just have sex with them. Show me your genitals. Genitals. What? Show me your genitals. Genitalia! Nie ma chuja, tego się nie da przebić. Jednak ta jego postawa to nie jest do końca dzieło przypadku. Widać, że jest to koleś, który kuma co robi. Idziemy do klubu trochę potupać, choć wolałbym już poruchać. Nie zaprzątam sobie myśli żadnymi problemami, gdy jestem w klubie z gorącymi dupciami. Dziś w klubie będzie bang. To totalna beka i darcie łacha z widza. Ja jednak mam zupełnie inną teorię. To jest po prostu mainstreamowy side project dwójki znanych raperów. No bo sami popatrzcie. Sowa, prezes. Sowa, PZ! Ta! No ale nie ma co się dziwić chłopakom, skoro Jentker Turysta od Flash Distance mógł wejść w mainstream, tym bardziej oni. Ciekaw jestem tylko, kto zastąpi Marysię Starostę. Maryla Rodowicz? No! Wy też możecie wkleić w komentarzach swoje propozycje do działu sarkazm czy srakazm. I na koniec, suchar tygodnia, co mówisz, jeżeli chcesz obrazić polskich księży? Chuj wam w oko! Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to subskrybujcie. W innym wypadku wbijemy się wam na chatę, a ja wam nastram pod półkotapczan. Dobra, chłopaki, dziękuję. Dziękuję bardzo, koniec zdjęć, super się spisaliście. Dzięki. Brawo. Da, dzięki. Ja masz więcej. Bo jestem obywatelem. Dla ciebie już nie mam, ale mam za to mydło. O, Daffy bardzo. Mydło.